ekipy Bagnolet. No tak, ale to są błędy. To są własne błędy wynikające z jak gdyby z dokładności, z precyzji wykonania tych działań, bo już początek mieliśmy przyjęcie niedokładne zagrywki, to wymusiło już rozwiązanie proste, czyli czytelne dla rywala. Rywal doszedł podwójnym blokiem i wymusił na atakującym jakąś tam ekstremalną sytuację. No i prosi o czas Daniele Bagnoli. Na razie, jeśli chodzi o punkty, po 10 atakiem. Dwa punktowe bloki Rosjan, tu 0 na koncie Bułgarii, podobnie jak 11 serwisowy. To... Daniela Bagnoliego. Od razu mi się przypomina ta sytuacja, w której były wybory trenera. A już myślałem, że powiesz, że tak, patrzę na Daniela Bagnolego i myślę, a może by do Polski odwiosł? Nie, nie, ale też z tym związane. Mianowicie pamiętam, jak wybierał sobie, przyjechał, a już wcześniej wybrał Rosję, rozdzielał jak gdyby swoje fawory różnym federacjom, a w tym przypadku polskiej i rosyjskiej, bo a teraz już chyba nie będzie takiej kolejki i ogonka z czekającymi federacjami. No, przyjeżdżał za naszą wschodnią granicę jako naprawdę wielka postać. No i takie mam wrażenie, że przez najbliższą dekadę na wakacje to na wschód Europy się nie wybierze, bo te wspomnienia i te klubowe, no i te reprezentacyjne, no powiedzielibyśmy średnie, tak mówiąc naprawdę bardzo eufemistycznie. Kniej, 3 punkty przewagi, mocna zagrywka. Nikołow podbija Chtiej, wystawi Komarow i bardzo ładny, bardzo mądry, inteligentny atak Michajłowa. Przede wszystkim bardzo mocny. No, nawet ten blok, który tam gdzieś na prawej stronie Kazińskiego, trójblok tam nawet doszedł jeszcze skrzydłowy, próbowali zablokować. Ale wysoko złapał, nie tak, ściągnął, bo gdyby tu troszkę niżej, to by mu wróciło błyskawicznie. Tak, bo tempo bloku było bardzo dobre. To nie było tak, że oni byli zbyt wcześnie, zbyt późno. Ale to po prostu sztuka nad sztukę, czyli siła zwyciężyła z siłą. No i Silvano Prandi tym razem prosi o czas, bo to taka na razie zrobiła nam się guma. Doszli i znów uciekli Rosjanie na 4 punkty Bułgarom. Silvano Prandi w momencie prowadzenia drużyny, schematów różnych, no ale rzeczywistość, a teoria... albo próba wprowadzenia teorii w taką rzeczywistość innej drużyny, to są naprawdę bardzo odległe dwa przyczółki. Nie zawsze one się do siebie zbliżają. Można powiedzieć dowcipnie, no siatkarską książkę można napisać, ale co najwyżej można startować o Nobla literackiego, a nie o nie gwarantuje to medalu Mistrzostw Świata. Bo później, no w sporcie jest tak, że nawet największe teorie, najmądrzejsze, najwłaściwsze, i mówię to z pełnym przekonaniem, no trener musi wprowadzić w życie i wtedy jest wielkim trenerem. Tak, no, nawet jest się wielkim trenerem, bo w rzeczy samej, zarówno Bagnoli, jak i Prandi, to są postaci, to są osobowości, ale jednak mimo wszystko nie poradzili sobie z trudnymi wydarzeniami. Zresztą nie tylko oni. No jest ta lista, ja stworzyłem sobie taką prywatną listę pod kontrolą siła na siatce. To było wahnięcie, kiedy pojawiło się gorsze przyjęcie zespołu rosyjskiego, no ale tak naprawdę mają pewną taką kontrolę nad tym spotkaniem Rosjanie. Mimo wszystko, może o jednego gracza, może w jakości gry Rosjanie są lepsi. Myślisz, ale o rozgrywaczu? No, zostawiam. Mówię o skrzydłach atakujących, jeżeli weźmiemy pod uwagę Bieryszko, Chtieja, Michajłowa. To ta trójka jest troszeczkę Kaczyński, przynajmniej równiejsza. Nikołow, to jednak przewaga, czy to na zasadzie Nikołowa, czy Nikołow, Bieryszko, tu może być ta różnica. No i mamy, Pęczew nam się pojawia, no to już w ogóle młodzieżowiec, bo 18-latek. Nikołaj Pęczew na boisku, grany przez Prandiego. Ja nawet się dziwię, że więcej troszkę nie grał. Tak mi się podobał ten Cvetan Sokołow w Lidze Światowej. Mówisz, czytaj, Polacy mogą traktować tą Ligę Światową w ostatnich dwóch latach, czy w ostatnim okresie. O, świetnie tutaj zagrał, bardzo rozsądnie. Widzieliśmy z zamiarem na razie Bieryszko, takiego obicia bloku. To jest już wyższa kultura gry na siatce. No i piłki setowe w dyspozycji zespołu rosyjskiego, 24 do 19. Jeszcze to wszystko przedłuża nam Todor Aleksiew. No Bagnoli dziś już na stojąco, ten mecz z Argentyną, gdzie nawet zaskoczył, bo niemal całe spotkanie grał pierwszą szóstką, nie mieli nic młodzi Argentyńczycy do powiedzenia, ale taki bardzo smutny siedział na ławce dziś, no już 2 dni więcej minęły od traumy, no to
wraca też równowaga psychiczna po części. No na pewno miał czas na to, żeby już psychicznie jak gdyby... No jeżeli się nie pogodzić, to przynajmniej próbować wyzwolić. A tu mamy Bratojewa, który wszedł na zagrywkę w miejsce Eleksiewa. To jest taka też częsta zmiana grana przez Prandiego. Na nic to się zdało. Nie ma żadnych problemów. Wołkow, czy metr od siatki, czy półtorej, czy dwa, czy wrzucona piłka z trzeciego. Jeśli tylko tempo i zasięg, to sobie... ale